Pomidory dawno wysiane, ale zanim jeszcze wysadzimy do gruntu, minie sporo czasu. Większość z nas trzyma rozsady na parapetach. Bywa, że z tego powodu pomidory bardzo się wyciągają. Jak temu zaradzić? Co zrobić, by nasza rozsada pomidorów była krępa i niezbyt wybujała? W tym odcinku zdradzę 7 sekretów, które stosuję w swojej uprawie. Witam wszystkich na kanale i zachęcam do oglądania. Zacznę od bardzo ważnej czynności, jaką jest pikowanie. Oczywiście możemy wysiać pojedyncze nasionka do doniczki i trzymać tak aż do czasu, gdy przeniesiemy do gruntu. Ale przy okazji pikowania mamy możliwość umieścić sadzonkę głębiej niż rosła dotychczas. Możemy wsadzić ją aż po same liścienie, czyli dwa listki, które pojawiają się jako pierwsze. Z łodygi przykrytej ziemią wyrosną kolejne korzenie, które wzmocnią roślinę. Dzięki temu zabiegowi sadzonka będzie bardziej krępa i stabilna. Do 15 maja, czyli orientacyjnej daty wysadzania na miejsca stałe, pomidor może nam jeszcze sporo wyrosnąć, zwłaszcza odmiany wysokie. Może wiązać się to z koniecznością ponownego przesadzenia do jeszcze większej doniczki. Na jakość rozsady ogromny wpływ ma wybór podłoża. Ja do ziemi uniwersalnej dodałam taką samą ilość kompostu. Kompost dostarcza wielu składników odżywczych, z których mały pomidorek będzie mógł korzystać przez długi czas. Dodatkowo dorzucam też zmielone skorupki jajek, które stopniowo będą dostarczać wapń, żelazo, cynk, krzem, siarkę i fluor. Po pikowaniu kluczową czynnością jest zapewnienie rozsadom odpowiedniej ilości światła. Im go więcej, tym bardziej krępa będzie rozsada. Ważne jest nawet to, jak układamy rośliny na parapecie. Przy samej szybie ustawmy niższe rośliny, tak by te wyższe nie zasłaniały ich. Zwróćmy też uwagę na to, czy rama okienna nie będzie ograniczać dostępu światła. Doniczki ustawmy tak, by była ona na równi z ramą okienną. Nie niżej, gdyż pomidor niepotrzebnie będzie się wyciągał do światła. Wielu korzysta z lamp doświetleniowych. Ja nie mam w tej dziedzinie doświadczenia. Ci, co korzystają, chwalą sobie to rozwiązanie, więc może warto i o tym pomyśleć, zwłaszcza gdy nie mamy dostępu do okna od strony południowej. Kolejną, już czwartą ważną czynnością jest regularne obracanie roślin. Roślina szuka światła i naturalną rzeczą jest, że odwraca się ku niemu. Jeśli nie będziemy obracać doniczek, sadzonka brzydko się przechyli i łodyga wyciągnie. Ja codziennie obracam rośliny. Zobaczcie, listki skierowały się ku słońcu. Obracam je więc w przeciwnym kierunku. Tak się trochę z nimi drażnię, ale to dla ich dobra. Dzięki temu będą bardziej krępe. Kolejnym sekretem na osiągnięcie krępej rozsady jest głaskanie pomidorów. Brzmi dziwnie, ale pomaga. Głaskamy ręką po to, by dać roślinie sygnał, że nie warto rosnąć do góry. Zresztą każdy ruch łodygi wzmacnia je, dzięki temu przyrasta ona na grubość. Podobny efekt możemy uzyskać, otwierając okno. Ruch powietrza, powiew wiatru wzmacnia łodygę, dzięki czemu nie jest wybujała, ale krępa. Piękną rozsadę uzyskamy też dzięki hartowaniu.
Hartowanie to proces, podczas którego przyzwyczajamy rośliny do trudniejszych warunków. Dla rozsady trzymanej w domu trudniejsze warunki to świeże powietrze, niższa temperatura powietrza, powiew wiatru, promienie słońca. Hartować musimy stopniowo. Rozsadę wynosimy najpierw na 15-30 minut. Zależy to od pogody. Później czas stopniowo wydłużamy. Wynosząc pomidory, pamiętajmy jednak, że silny wiatr czy silne słońce może zniszczyć rozsadę. Ostatni, siódmy sekret to odpowiednie odżywienie rozsady. Wielu ogrodników w tym celu używa nawozy. Ja jednak stosuję tylko te metody, które są w pełni naturalne i ogólnie dostępne. I tak, świetnie sprawdzają się u mnie drożdże. Są bogate w wiele cennych składników, takich jak węglowodany, witaminy z grupy B, żelazo, aminokwasy, pierwiastki. Drożdże to świetny sposób, by wzmocnić system korzeniowy, pobudzić sadzonki pomidorów do wzrostu i ochronić je przed chorobami. Drożdże to nie jedyny sposób. Świetne są również napary z ziół, takich jak pokrzywa, skrzyp. Super sprawdza się też nawóz wykonany z łusek cebuli. Jeśli chcecie poznać te naturalne sposoby, zapraszam do obejrzenia filmów na ten temat. Linki umieszczę w opisie tego filmu. Dzisiaj wymieniłam 7 sekretów krępej rozsady pomidorów. Celem przypomnienia powtórzę. Po pierwsze, pikowanie. Po drugie, wybór odpowiedniego podłoża. Po trzecie, odpowiednia ilość światła. Po czwarte, obracanie roślin. Po piąte, głaskanie rozsady. Po szóste, hartowanie. Po siódme, odżywianie rozsady. Piszcie, co myślicie o każdym z nich, a może zechcecie podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Będę wdzięczna za każdy komentarz. Pamiętajcie, że umieszczenie na przykład emotki w komentarzu to pomoc w rozwoju tego kanału. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja przyczyniają się do tego, że film dotrze do większej liczby odbiorców. Dziękuję wszystkim za wsparcie i do następnego odcinka.